Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Wolsen, kolejny odcinek z tej gry. Znowu jesteśmy w Stormfall. To jest normalnie tak, jak Grimdow się zaczyna przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Za każdym razem w tym samym miejscu, tak samo jest tutaj. Mamy zadanie zbadać głębiny, oczywiście idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj jesteśmy przy tych wrotach Anankis. Próbujemy je przekroczyć, nie wiem jak to będzie wyglądać. I idziemy w tym kierunku. Także przenosimy się bez zbędnego czekania. Level 17, mamy wielką pałę. Jakby to głupio nie brzmiało. To już było mówione w poprzednim odcinku. No ale nie da się przerwać, ok? Wsłuchać się w otoczenie mam. No nic, przechodzimy z badaj głębiny, przechodzimy dalej. Złowieszcze głosy skandują z głębi, odbijając się echem. Nie zwiastuje to nic dobrego. Okay. I welcome you, hero. You have come a long way to find death. And death you have found. You are but a pawn. Who do you serve? I suppose letting you grasp at hints of truth before taking your life is the least I could do. We do not get many guests around here. The dents can be dull sometimes. Anyway. My master, you ask? His envoy, Yudai, led us here. What for? What's behind that gate? Quite the thing, isn't it? The structure behind this gate is as old as the world itself. Created by our makers, the Primordials. A shame that you will never get to see it. Not while you're alive, that is. Mam wrażenie, że będziemy się bić. Spotkanie z bossem, proszę bardzo. No dzień dobry. Na dzień dobry, spotkanie z bossem. O kurde. Drugi. Co to jest właśnie? Młotem go, młotem go. Uciekamy. Oj, oj, oj. Kurde, wypiłem miksturkę przez wypadek. Nacisnę mnie ten przycisk, co powinnam. Próbuję przeskakiwać, żeby go omijać. No właśnie w ten sposób. Ten skill daje radę. O, dobra, zabiłem go. Zabiłem go. Ten skill daje radę z tym skakaniem, z tymi włóczniami. Ten pierwszy mam na myśli. Co tu jest ciekawego? Pałasz, jednoręczna broń. No wiem, na razie tą dwuręczną będziemy używać, także to sobie zostawimy. Kostur mnie nie interesuje, łuk mnie nie interesuje, pistolet też nie, jakaś tarcza i dwuręczny mnie... O! O, proszę państwa, flamberg. Weźmiemy sobie tego flamberga. Dużo dostaliśmy punktów i od razu mamy level. Tylko ja bym chciał wszystko stąd pozbierać. Okej, okay, i teraz sobie przeglądniemy cały sprzęt. Boss zabity. Także spoko. No tu przechodzimy przez wrota teraz. Dobra, zobaczmy. Ten flamberg jest... Wychodzi na to, że lepszy niż to, co mamy. Czyli niepotrzebnie ten kamień tam wkładałem. Będzie trzeba go wyjąć, wydobyć stąd i odzyskać. No proszę bardzo. 8 wartości do wszystkich odporności. Można by było tu 6. Tutaj zdrowia to jest lepsze, ale zamienimy to za to. Właśnie, to pójdzie do sprzedania. Ten kamyk co daje? Tu można włożyć ofensywny na poziomie drugim. Obrażeń toksycznych dodanych do zaklęć. Możemy zatruwać chyba, jak dobrze kojarzę. A spróbujemy, bo nie wiem, nie kombinowałem z tym. Taki mamy jakiś fioletowy mieczyk. Wygląda spoko. Buty. No buty nie, dziękujemy. Buława z ostrzem mnie nie interesuje. Ćwiekowana brygantyna też nie bardzo, ceremonialny kostur nie, ale pas może nas interesować. Plus 9% do wartości wszystkiej odporności. No, obrażenia od zaklęć, nie. Dobra,
Dobra, tak to wygląda. Dodajmy sobie punkciki oczywiście. I do zdrowia. Potwierdzamy. I jeszcze pójdziemy w to drzewko. Mamy jeden punkt. Tutaj obrażenie od ataku. Dobra, tutaj podążałem. Aha, jeszcze miałem to sobie odblokować. Wysysanie życia. Ale to następnym razem, jak nie zapomnę. Otwieramy wrota. More of them. So this is where they come from. I need more power. O kurde. No halo. Biją mnie mocno. Ja mam jakiś wielki miecz. A, tutaj mogę sobie to jeszcze ulepszyć. Ale tego na razie nie używam. Niech będzie ten plusik. Zostawimy to tak, jak jest. Rzućmy okiem, czy jest tutaj coś ciekawego. Nie wiem, jak ten miecz będzie się sprawował. Najwyżej podmienimy go z powrotem na tą wielką pałę. Dziwnie go niosę, no ale... Strasznie długi jest. Prawdopodobnie też szybkość ataku jest dosyć mała. Nie wiem, czy do obrażeń krytycznych, obrażeń do krwawienia, obrażeń od eteru przy atakach i zaklęciach tą bronią. Nie wiem, gdzie jest szybkość ataku takich rzeczy. Czy one w ogóle mają jakąś szybkość ataku? Znaczy mają, no bo miecze dwuręczne, a jednoręczne jednak się różnią między sobą. Zbadaj salę Anankis. Okej. Okay. Mamy odblokowany portal. Bardzo szybko. Także już mamy kolejny portal. Na razie nie musimy iść do miasta. Wędrujemy sobie, będziemy badać salę. Zobaczymy, czy jest tutaj coś ciekawego. Those lights must represent the function of this place. Is this gigantic structure funneling energy? Strasznie duży zamach robię tym mieczem i tak, no nie podoba mi się. Na razie go zostawimy oczywiście, ale nie podoba mi się walka nim, jakaś taka jest dosyć toporna. Zobaczymy, jak będziemy przegrywać to. Fakt, że dwa takie strzały albo jeden i koleś pada, ale muszę go trafić najpierw. Co to jest? Nic. Nic, co by nas interesowało. Tu jest kolejny. Trochę się muszę omachać tym. Nowy poziom umiejętności wpadł, okej. Okay. Tarcza, a to są jakieś takie skrzynki ukryte. To też się da rozwalić, okej. Okay. Nie muszę uważać na te kryształy, mogę je rozwalać. Tu jest jacyś przeciwnicy na dole. Zaraz ich spróbujemy ogarnąć. Dzień dobry. Nie udało się. Dobra, teraz ty. Gitara, tu jest wzmocnienie. Muszę się wycofać troszeczkę. Muszę tego najpierw rozwalić, najlepiej by było. Tam jeszcze z góry biegną. Okej, okay, jeszcze wy. Z tą kosą. Dobra. Ogarnięci. Czy coś tu wypadło? Tu jakiś... O, napierśnik. Napierśnik ciężki, zaraz sobie go ogarniemy, popatrzymy. Ciężkie buty też tutaj są, proszę bardzo, to można rozwalić. Zobaczmy ten napierśnik, tutaj tarcza jakaś wypadła w międzyczasie. Oj, nawet lepsza, 31% bloku, tak, nawet lepsza niż to. Napierśnik ciężki, 28 wartości dla wszystkich odporności. Teoretycznie powinien być lepszy. Nie zdejmuj go. To ile mamy tych odporności już teraz? 23,7, a jak to zakładamy, to 22. No dobra, trochę lepszy. Jeszcze buty wypadły, tak? Tu jest 16, tu jest 15, tu jest do regeneracji zdrowia. A tu też mam regenerację zdrowia, dobra.
To niewiele się różnią, to sobie zostawię. Bo ciągle nie jestem przekonany do tego mieczyka. Niby fajny, ale... Ale jakby było coś lepszego, to weźmiemy. I się wyekwipujemy pewnie jakimś lepszym mieczem, toporem. Albo czymś, jakąś pałą wielką znowu. Dobra, którędy tutaj mamy iść? Tu. Dobra, jeszcze ty. Okej. Tu nie mogę zrobić nic. Młotem, za mało szału. Ale wystarczyło, żeby jednego pokonać. Znaczy, żeby jeden raz użyć tego kowadła. Także nieźle. Co tutaj mamy? Nie mamy nic. Tu możemy coś rozwalić? Nie bardzo. O, nie doskoczyłem tym razem. Dobra, teraz by. Ci w większych ilościach są dosyć, może nie groźni, ale można się przejechać na nich przez przypadek. No, zwłaszcza jak się nie trafi w nich. Dobra, i teraz ty. Połowę życia mi zjadają. No, ale to jest jeszcze nic, czego nie dałoby się ogarnąć. A tutaj nic nie wypada. Tego się nie da zabrać. Nie wypada nawet złoto z tego. I młotem. Okej, dokończeni. Rękawice weźmiemy. No, tutaj mamy ukrytą misję. Czy dodatkową jakąś lokację. Zaraz sobie ją zobaczymy. Tu nie ma nic. Tu jeszcze biegną. Dobra. I to jeszcze. Stąd nic nie wypada. Nawet myślałem, że pieniądze będą leciały. Ale nie. Z tych stojaków wypadają jakieś przedmioty. Akurat może nie z tego. Ale z nich wypadają. Zobaczmy, co tu jest. Są jeszcze przeciwnicy. Okej. I tu już nie ma nic. Dobra, wejdziemy do tej lokacji. Tutaj jakiś portal jest. Łowca głów. Zabij lorda pomiotów dusz. Oczywiście standardowo jakiegoś tam kolesia musimy zabić. Dobra. Zaraz zobaczymy, gdzie on się tutaj panoszy. Ojej, przedobrzyłem. Dobra, młotem. A, jeszcze tymi strzałami dostałem. Dobra, wylećmy się. Nie mam... kowadła działającego, nie miałem szału. Dobra, udało się. Tutaj było ciężej. Chyba poziom trudności wzrósł odrobinę, mi się wydaje. Albo mam mniejsze odporności tutaj. Jakoś tak ciężej się ich zabija. Młot wojenny, to zabierzemy. Hełmy, tarcze, wszystko zabieramy. Zaraz będziemy musieli iść do sklepu, no właśnie. Jakaś rękawica wypadła, ale to dla czarodzieja. To nie głupie. Zdrowie spadnie, ale odporności będą większe. No nie, wytrzymałość tutaj też... Aha, bo tu jest 5 do wytrzymałości, a to zostawimy sobie ten, który mamy. Dobra, ten zdejmiemy. Dwuręczny młot, no to nie. Ta rękawica 12 odporności, a to daje co? 9. No to podmienimy na to. Właśnie muszę pamiętać, że jej nie widać. Tu jest 13, a tu jest 8, to też podmienimy na ten, dobra. Mamy trochę więcej odporności. Ile w tym momencie? 26%. Niedużo. Aj, kurde, zabiło mnie. Dobra, drugi oddech. Nie zdążyłem. Nie, ten przycisk nacisnąłem.
Pomyliłem się, nie ten przycisk nacisnąłem. Dobra, od nowa zaczynamy. Zamiast spacji nacisnąłem, żeby się odnowić oczywiście. Nacisnąłem X-a i zginąłem, ale dobra. O, a stąd złoto wypada. Nie, może zbagowane coś było wcześniej. No to są w stanie mnie tutaj pokonać. No dobra, przynajmniej jest jakieś wyzwanie. Przynajmniej jest jakieś wyzwanie. Okej, zanim pójdziemy dalej, to tak, portal. Przenosimy się do miasta, sprzedamy te wszystkie rupiecie, które posiadamy tam w plecaku i... I będziemy mogli iść dalej. To do sprzedania, to zostawię. Buty były do sprzedania. No nie wiem, może... warto by było jednak tym dziwnym młotem walczyć. Dobra, ale na razie jeszcze zostaniemy przy tym mieczu. Ile mam pieniędzy w ogóle? 20 tysięcy, czy mogę? Nie, w sumie nie będę kupował żadnej zbroi. Niech się tyle tu znajduje. O, teraz wypada złoto. Widzicie? To może dobrze było zginąć. To teraz przynajmniej... Chodźcie. Teraz przynajmniej się odbagowały te kryształy. Tak wygląda, jakby były zbagowane wcześniej. Ej, nie bij mnie tu. I nie dawały złota. O, proszę bardzo. Teraz normalnie wypada złoto z tych kryształów. No to spoko. Tu nie wypadło za to nic. Tutaj coś. Też złoto wyleciało. Chodźcie panowie, wszyscy. Macie młotkiem. Trochę pudłuję tym mieczem. Tak, czy mam takie wrażenie, że nie wiem, czy jest tutaj opcja, możliwość pudłowania na okrągło. Zaginiona dusza. Pomiot duszy znaczy. Dobra. Pomiot duszy. Tu zaraz jest wyjście, czy ten lord jest gdzieś tutaj niedaleko. Ten lord jest gdzieś tutaj niedaleko. Dobrze by było nie zginąć już teraz. To weźmiemy. Katalizator. Chodźcie wszyscy. Dobra. Już teraz trzeba troszeczkę się wycofywać czasami. Nie wolno tak na pałę podchodzić do tego. Mówię, dobrze, bo przynajmniej jest jakieś wyzwanie. Bo na razie to tak z palcem w nosie się przechodziło tego Wolsena. Dobra, leci drugi. Chodź koleś. Nie trafisz mnie w tak. Dobra, sorry. Nie mówiłem nic. Zginął. Co możemy dostać? Naramiennik dla berserkera. Fajny. I ciężki. Też fajny. Kurde, oba chcę. Do mądrości, do obrażeń materialnych. Naramiennik protektora. To weźmiemy. Okej, i ten naramiennik, to ja bym podmienił, jest 13, to jest 19. Ja bym podmienił na ten, o właśnie. Skrzydlaty hełm dla czarodzieja wypadł, ale to tak nie bardzo dla nas. To możemy się nauczyć. To jest osłona. No, ten napierśnik głupi nie jest, ale chyba jednak wolę to, co posiadam. Tu jest jeszcze jakiś topór i spodnie. Dobra, a spodnie też jakieś ciekawe. 19, 146 zdrowia.
Minus 15 do zdrowia z tego przedmiotu, do częstości regeneracji, do wytrzymałości. Jakbym to podmienił tutaj, 147 zdrowia mam w tym momencie, znaczy, sorry, wytrzymałości. Odporności 27, tu się nie zmienia dużo, na dole się zmieniają, mistycyzm się zmienia, o, no dobra. Odporność na mistycyzm, niech będzie. W jakichś takich dziwnych gadkach będziemy biegać. Ale nie są chyba dla nas, tak? Nie, dla berserkera, tak. Taki berserker i ciężkie zbroje ogólnie. Kolejne spodnie wypadły. Tego się nauczymy. Kolejne spodnie wypadły. Troszeczkę słabsze niż to, co akurat posiadamy, także... Spoko. O, ja tu jest 30 bar. No i te są spoko. Do regeneracji zdrowia, do wartości wszystkie odporności z tego przedmiotu. No, możemy... Możemy te założyć nawet. Także wydaje mi się, że nie tyle berserkera musimy szukać tutaj rzeczy, co dla, co te ciężkie. Tam wytrzymałości i tam... Wytrzymałości na odporności, tak. Dobra, wychodzimy stąd. Ogarnęliśmy sobie tę miejscówkę. A wy skąd się tu wzięliście? Halo. Ale niepotrzebnie się wyleczyłem. No ale dobra. Skąd wy się tu wzięliście? Was tu nie było. Wycofaj się. Nie zdążyłem się wycofać. No kurde, poziom wpadł. Niestety. Biją nas mocno. Albo ten miecz jest naprawdę bez rewelacji, albo... Albo jakieś tak mocniejsi się stali. Dobra, weźmiemy sobie to. Tutaj tę regenerację zdrowia sobie dodamy. Okej. I wpadła jakaś rękawica. Do wytrzymałości. To założymy ją tutaj. Dobra. Reszta pójdzie do sprzedania. I cóż, teraz idziemy tu do góry. Nie mam szału. Dobrze by było nabić szał na kimś. I na was na przykład wykorzystać. Spoko. Czy tu są jakieś... Aha, stąd przyszliśmy. Zrespiły się te stwory. Może dlatego, że zginąłem tam wcześniej. Gitara. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Zaczynają się robić schody. A wy skąd się tu wzięliście? O, to on gada tutaj na górze stoi. Pierwszy. Ci kolesi, nie wiem, czy oni walczą ze mną, czy oni mi pomagają. Na górze stali, tacy dwaj duzi. Coś tu jeszcze jest. W ferworze walki nie mam ani czasu słuchać, ani tym bardziej czytać, co oni tam gadają. Biorąc pod uwagę, że ta historia też nie jest jakoś tam super fascynująca. Dobra, młotem i to trzeba rozwalić, bo będzie tworzył tych kolesi. Nieskończoność.
Rękawica. Musimy iść tam w lewą stronę, ale pójdziemy na razie jeszcze tutaj. Zobaczymy, co jest tutaj. Tu jest dużo stworów. No kurde. Strzelają też. Ten jest taki wkurzający. Dobra. Ten jest wkurzający, ale już nie żyje, także. Aj, zablokowałem się. Okej. Okay. Hełm zabrany. Pójdźmy tutaj na górę. No to chyba dwoma drogami będzie się dało dojść. Dwiema drogami. Okej, okay, tutaj byle nie wejść w to za bardzo. Chyba dwiema drogami się tam da dojść. Nie wiem, może zbadamy obie, może nie. Tutaj coś ciekawego, nieciekawego. Nic ciekawego. Ci strzelają oczywiście. Dobra. I gitara. To jeszcze można rozwalić. Na ramienniki dla berserkera. Proszę bardzo. Właśnie niepotrzebnie cieszyłem z tego, że to złoto wypada, bo już przestało wypadać. Jakiś młot wypadł, ale to też nie dla nas. To rozwalimy i zobaczmy, co jest tutaj. Rękawice dla czarodzieja. Nic, co by nas interesowało. Tutaj się nie da nic rozwalić. Tutaj będą jakieś stwory. Idź śladami kultystów. No. Czy mogą mnie tutaj rozwalić? Udało się go zabić. Ale tam był groźnie. A! Ich trzeba dobijać. No tak, bo oni podnoszą się. Nie zauważyłem, że on tam leży. Nieszczęśnik. A kurde, jednym strzałem wszystkich. Dobra, teraz jeszcze to zniszczymy. Rzućmy okiem, czy tutaj coś jest. Tu coś jest. Leci tam kolej z dołu, ale jeden tylko. To go może tak zrobimy. O, dlaczego? A dlaczego by nie? Ten będzie strzelał. To macie młotkiem. Mogę tu pójść w dół, tylko po to, żeby zobaczyć, czy nie ominąłem jakiejś skrzyneczki ciekawej. Długo się zamachuję tym toporem. Znaczy, toporem, kowadłem. Dosyć długo. Trzeba czekać, a oni strzelają do mnie w międzyczasie. Jak ja próbuję się zamachnąć. Tu jest jeszcze coś. Ale nic ciekawego. Spadają te bombki, ale tam nic w nich nie ma. Jeszcze ty. Okej, to mogę rozwalić. Jeszcze jeden przybieg. Jeszcze jeden. A ciebie to młotkiem walniemy. Większy jesteś. No właśnie, ciało trzeba też... ciało. Te szczątki, które po nim zostają, trzeba też rozwalić. Po to właśnie, żeby się nie odnowił i nie powstał z powrotem. Z tego, co zauważyłem, to chyba wstaje i całe życie ma z powrotem. Także trzeba go dobijać znowu. No dobra. Obeszliśmy to wszystko dookoła. Sztylet wypadł. Może być. A tu są jeszcze stwory.
Dobra, obejdźmy ich dookoła i młotkiem. I jeszcze ty. Gitara. Nic z nich nie wypadło. Nic nie wypadło, to mogę rozwalić. No dobra, i wróciliśmy do punktu wyjścia. Tutaj już byliśmy. Jeszcze to. Amulety. No, amulet spoko, chociaż mamy ten czerwony, także na razie raczej nie znajdziemy pewnie lepszego. Jeszcze wy, jeszcze wy. Bardzo ładnie. Tutaj jakiś kostur wypadł, ale to nie dla nas. To co, idziemy do góry. Tutaj już wszystko było ogarnięte. Tu byliśmy, to wszystko widzieliśmy. Idziemy w tę odnogę tutaj w lewą stronę. Dzień dobry. Czyli tego tokena. Jak jesteśmy bardzo blisko portalu i zginiemy, to tego tokena lepiej nie wykorzystywać, tylko sobie zachować i odrodzić się przy portalu. Jak jesteśmy daleko, tak jak w tym momencie, no to lepiej zachować z tego względu, że nie stracimy postępu. Znaczy nie zrespią się stwory wszystkie, można ich ominąć pewnie. Nie bawić się w podchody. O! Nie wiem kim jest, ale... No nie, oni gadają tylko. Dobra, on mnie nie atakuje w żaden sposób. Jesteśmy w salach Anakis drugiego poziomu. O, tutaj to... Tutaj te skrzynki takie, z których złoto już wypada. Chociaż też nie jakoś... w dużych ilościach. Idź śladem kultystów. No to idziemy, a tak ogólnie... Tu chyba chcemy dotrzeć, to tu gdzieś powinien być portal. Teoretycznie tu gdzieś powinien być portal. Jak na razie tylko widzę dużo stworów. Chodźcie, 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 chodźcie. Jak mnie obskoczyli, no? Skąd wy się tu bierzecie tyle? Skąd was się tu tyle bierze? No, jak tu nikogo nie ma. Topór bitewny. Za mało miejsca w inwentarzu. O, proszę bardzo. No dobra. Szybka akcja przenoszenia się do miasta. Skoro znowu mamy pełny plecak. O proszę, ile tego nazbieraliśmy. To do sprzedania. A, takie sztylety, nie będziemy tego używać, tak? 9, 19, no nie. Jakieś kaptury dla Łotra, to też nie bardzo. Tamto nie było złe, to co wyrzuciłem. Ale dobra, zostawiamy tak jak jest. To wszystko to już sprawdzane było wcześniej. Rękawice 12, tu jest 12. Spodnie nie, ta rękawica też nie, pierścień do ognia dodany do ataków, do odporności na żywioły. Pierścionki mamy chyba lepsze. Dobra, to też idzie do sprzedania. Aha, jeszcze amulet jest, ale to też nie bardzo. Tak już się nauczmy, a to możemy gdzieś dodać? Nie możemy nigdzie dodać, bo nie mamy tutaj miejsca. To idziemy do naszej skrzynki. Przepraszam najmocniej, straciłem głos na chwilę. Dobra, możemy iść dalej. Wszystko posprzątane. To idziemy. Aha, no ominąłbym ten topór i to bym, nie, tego bym nie zabrał. Topór kata chyba jakiś taki, jakiś wielki tam wypadł, dwustronny. Znowu kamyki powypadały. Oj, tutaj was jest dużo. Aż za dużo. Dobra, cofujemy się troszeczkę. I w ten sposób. No, nawet to wyszło. Aczkolwiek
pewnym momencie był już strach, że się nie uda. Chodź pies, zbieraj złoto. Teraz tak, zobaczmy co jest tu. Nie mam możliwości przeniesienia się. Dobra. No, jeszcze tu jakiś został za plecami. Nie miałem możliwości użycia tej włóczni, żeby odskoczyć. Czy tutaj coś? Nie. Ale tu możemy wejść, tu jeszcze zobaczmy. Ale jest tu ktoś? O, jakiś nowy rodzaj przeciwników. O kurde, prawie umarłem. Nie wiem co to było, ale strzelało we mnie bardzo szybko. Prawie umarłem. Dobra, no trzeba na nich uważać. W takim wypadku. Bo to nie będzie tak prosto, na to wychodzi. Dobra, przejdźmy tędy. No i znowu. No, zablokowali mnie. Halo! Nie mogłem przeskoczyć nigdzie. Ale mnie tu biją mocno. Nie wiem, kim jesteście. Ale wkurzający jesteście. Nie wiem, co tu się wyprawiało przez chwilę. Ale o ile do tej pory Wolsen był prosty, to dzisiaj jest wyjątkowo trudny. Wyjątkowo mocno mnie tutaj biją dzisiaj. Macie młotkiem, bo mnie wkurzacie. Dobra. Wyjątkowo mocno, przyznam. Albo nie wiem. Ten miecz jednak nie jest najlepszy. Dobra, pójdziemy tędy. Jeśli się kręcimy w jednym miejscu. Nie chciałem oczywiście... O, tutaj pogubiliśmy kamyki. Boję się. Pojedynczo to jeszcze okej, ale jak was jest więcej, to już jest niefajnie. Nie tak prosto ich sobie wyciągać po kilku, bo biegną wszyscy. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, co tu jest, ale na pewno będzie mnie to chciało bić. Jakiś młot wojenny wypadł. Ołtarz darów. Oho, ho, 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 ho. No fajnie, tyle tylko, że nie mogę sobie zajrzeć do tego ołtarza, bo mnie gonią. Taki groźniejszy przeciwnik. Zginął. Padł mi level. I tego pomiota. Dobra. Zbierzmy to, co tutaj powypadało. I teraz zobaczmy sobie na spokojnie. Ciężki hełm. Spoko, już bym go chciał. Ciężkie rękawice. Też fajnie. To dla czarodzieja to, nie? Dla łotra, nie? Albo rękawice, albo hełm. Wolę hełm. Mamy drugi czerwony przedmiot. Mamy ciężki hełm. Okej, okay, trochę kamyków nazbieraliśmy. Reszta wszystko jest do sprzedania. No dobra, nie było lekko. Liczę się z tym, że jak zginę, to będę musiał tu wracać.
serce, życie zbierzemy. Życie sobie zbierzemy na wszelki wypadek. Ołtarz z darami jest ciekawą sprawą, chociaż rzadko się zdarza, bo nie wiem. Nie przypominam sobie, żebym go widział wcześniej. O kurczątko, ale was tu jest. Jeszcze jeden raz, dobra, udało się. Parę razy zebrałem, ale ogólnie żyję. Tylko tak, miksturka mi się nie odnawia w tym momencie. Tu jest kulka z życiem. Dobrze by było blisko niej być. Ci aż tacy groźni nie są. Okej, tutaj zobaczmy, co jest tu. Złoto. Wycofamy się troszeczkę naszym skillem. Dobra. No to jest jakaś taktyka na nich. Jak mam dużo szału, to wpaść po prostu w środek. Że jak wpadnę i okaże się, że nie mam szału więcej. To... Aczkolwiek generuje się szał. Ej, chodźcie tu. W momencie, w którym wpadnę w taką grupę i zadam jakieś obrażenia, to szał się generuje także. Oleci to coś, co mnie mało nie zabiło ostatnio. W sztukach 3. Dobra. Udało się. Sztuki były 3, ale ogólnie zginęli. Także na nich muszę uważać w szczególności. Bo są groźni. Aha, tu mogę obejść dookoła i dotrzeć do tego samego miejsca. Dobra, to rzucimy okiem, czy nie ma tu jakiejś skrzyneczki ukrytej albo czegokolwiek, co by było wartościowe. O, uciekli. Ja do nich doskakuję, a oni uciekają. Tu nie ma nic. Trochę przeholowałem, ale przeżyłem. Przeholowałem, bo się znowu ładowałem w całą grupę. O, to ten duży jakiś. Dobrze. Im większa postać, tym... O, to widmo było naruszone, także... Albo młotkiem dostał przez przypadek. Albo go już gdzieś tam... Biłem wcześniej, ale chyba nie biłem go wcześniej, bo mnie tu nie było wcześniej. Dobra, jakiś miecz wypadł. Wypadł jakiś miecz dwuręczny. Od błyskawic. Wydaje mi się, że to, co mamy, jest chyba trochę lepsze. To idziemy dalej. Skoro tak. Dobra, koledzy. Proszę mnie tutaj nie atakować wszyscy naraz. On to pilnował coś? No nie. Zaraz będzie kolejny level. 20 już. Czy na tobie wpadnie? Nie, na tobie nie wpadnie. O, ale możemy się wycofać. Chciałbym zobaczyć, co się z kowadłem tutaj da zrobić. Mamy już 3 punkty, także możemy sobie zlikwidować... A, możemy sobie dodać 3 w ogóle. Trafienie krytyczne zadaje z zawodzeniem kowadła wywołują... Łańcuch, zadane zawodzeniem kowadła wywołują łańcuch błyskawic zadający obrażenia w oparciu o podstawowe obrażenia umiejętności. Cokolwiek to znaczy. Zwiększa wartość szansy na trafienie krytyczne. Dobra, możemy wszystkie 3 dodać. I tutaj też się coś zmieniło. Tutaj też mamy 3 punkcik. Regeneruje osłony za każdego trafionego wroga z skrzydłami. No dobra, to może być ok. I zwiększa szansę na trafienie krytyczne. Ok. Skoro tak. Nie wiem, czy to... nam w czymś pomoże, ale...
Dobra, nie mamy szału. Zachorowałem. Pad level. Padł level, ale za dużo się tu dzieje w tym momencie. Dobra, poginali. Dodamy sobie na szybko punkciki. Lecimy dalej. No to też weźmiemy, żeby się nie podświetlało. Plus 8 obrażeń od broni dwuręcznej. Bardzo chętnie. Skoro już działamy bronią dwuręczną. Jeszcze ty, jeszcze ty, jeszcze ty. Dużo was tutaj jest. Dobra, nie wiem, czy w dobrą stronę idę. Chyba w dobrą. Chyba w dobrą. Tutaj byliśmy? No tu byliśmy na górze. Ale nie wiem, czy od tej strony no, tu jeszcze jacyś są. Jeszcze ciebie. Okej, okay, znowu się władowałem w sam środek. O kurczątko, tu jest jakiś duży. To najpierw tak. Nie podoba mi się to. Jak on jakieś dziwne rzeczy zrobi. Ale dobra. Na szczęście zginął. Czy pilnowaliście tu coś? I pstryk. Chyba nic tu nie pilnowali. Po prostu sobie stali. Z tym dziwnym kolesiem, dużym. To można rozwalić. No i to idziemy na dół. Gdzieś tędy musimy teraz przejść. Łuk. Ten łuk weźmiemy. Skoro da się go podnieść, to go podniesiemy. Tutaj coś do mnie strzela. I w taki sposób zginął. Dziwnie są te checkpointy umiejscowione. Znaczy te portale, bo albo są bardzo blisko jeden drugiego, tak jak było w poprzednim razem, po nie wiem po ilu, po 5 minutach spotkałem kolejne. Albo jest bardzo długi odstęp i teraz już odcinek się naprawdę wydłuża, no bo nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć tego zakichanego portala. Gdzieś jest, ale gdzie to nie wiadomo. Dobra, tu mamy dodatkową. Mogę zejść? Gdzie tu mogę zejść? Nie wiem, po co tu mogę zejść, bo tu nic nie ma. Trochę złota, ale miałem nadzieję, że jakaś skrzynka będzie. No i tu jest zejście do jakiejś lokacji dodatkowej. Nie trafiłem niestety młotem nikogo. Bo przynajmniej nie zauważyłem, żebym kogokolwiek trafił. Tu jest lokacja poboczna. Okej, jeszcze wy. Dobra, to co, idziemy do tej pobocznej. Znaczy, chciałbym zobaczyć, gdzie jest portal. Tu nie widać, żeby on był jakoś strasznie blisko. Czy w ogóle tu nic nie widać. Jeszcze jeden leci. No tym razem będzie długi odcinek. No dobra, cofniemy się do tej
do tej lokacji, bo tu już nie będziemy przychodzić więcej. Nie będę się tu cofał specjalnie. Zabij elitarnych pomiotów dusz. Elitarne pomioty chyba powinno być. Młot wojenny weźmiemy. Ciężki na ramiennik. Ciężki na ramiennik weźmiemy. Nawet zajrzymy, co to jest. 20 wartości, o proszę bardzo. Ramiennik protektora. To bardzo chętnie podmienimy. Rękawice? No nie. To mogę się nauczyć, zawsze to zmniejszy się jedno miejsce. No nic, idziemy dalej. Jeszcze wy. Zasięg tropiciela wzrósł. Okej. Zablokował mnie. Nie mogłem się ruszyć. Zagapiłem się znowu gdzieś. Patrzyłem na mapę. I mnie prawie zabili. No dobra. Żyję. Żyje. Dobra, tego trzeba zabić. Jeden zabity. Nie są długie te lokacje, no ale... Ale odcinek będzie wyjątkowo długi dzisiaj. Halo? Chodźcie. Dobra, w taki sposób was tu powyciągam troszeczkę, bo jest was zdecydowanie za dużo, żeby sobie tak w środek wchodzić. I zdecydowanie za silniej zaczynacie być. Zginął drugi. Te buty, nie mogę ich podnieść. Lepiej ich nie chcę, bo są bezwartościowe prawdopodobnie. To będzie kolejny. Jeszcze dwóch jest. Okej. Coś jeszcze mogę rozwalić? Mogę to jeszcze rozwalić. Halo? Chodź. Chodź. No, naprawdę? Tak się łatwo dałem. Tak się łatwo dałem złapać. Okej, zanim będę otwierał tę skrzynkę, to jednego muszę tutaj ogarnąć. Chociaż nie, bo on jest tam daleko. Pas jakiś wypadł. Ten pas jest czymś ciekawym. Gdzie on jest? Tu. No, w sumie maksimum zdrowia. Dobra, podłożymy go sobie. Trochę więcej zdrowia będzie, zawsze to. Żywalność będzie lepsza. Dobra, chodź, bo ty to strzelasz we mnie. Tak jakoś bez sensu. Jeszcze ty. Okej, misja wykonana. Ciężkie rękawice. Dla Łotra, dla czarodzieja, dla berserkera weźmiemy te. Napierśnik weźmiemy tylko po to, żeby był. Czarodziej buty. Znowu będzie trzeba iść do... A, to dokładnie takie same chyba jak 5 wytrzymałości. A to do mądrości jest. To nie chcę. Znowu będzie trzeba iść do sprzedawcy, posprzedawać to wszystko. No dobra, tu jest skrzynia.
Tu jest kolejna skrzynia. A tu jeszcze wypali jacyś. I tu jest jeszcze jedna skrzynia i z tej już pewnie nie będziemy mogli zebrać tego, co wypadnie, chociaż nic nie wypadło. No to nie jest źle. Dobra, spadamy. Jesteśmy w tych salach dalej. Tylko tak, no, szybka akcja. Patrzę na czas, no niestety odcinek będzie długi, nie wiem, wy wiecie ile trwa, ja nie wiem jeszcze. Szybko się przeniosę, posprzedaję. Bez większego sprawdzania rzeczy, które na pewno pójdą do sprzedania, to sprzedam. Bitewny młot, tego nie chcę. Tego sejmitara też nie chcę. Te rękawice sobie podmieniliśmy. Okej, tego nie chcę. Tego nie chcę, to sprzedam. Co to jest? Powszechna mikstura mocy? Nie, no to moc mi jest na pewno niepotrzebna. Tego nie chcę. To zrzucamy tutaj. I kryształki tu. Dobra, wracamy do tych sal. Szukamy portalu. Przydałby się portal, żebyśmy mogli skończyć odcinek. A ty gdzie zostałeś? Chodź tutaj. Przyznam, że długo tutaj się wędruje dzisiaj. Jeden portal był obok drugiego, a teraz kolejny gdzieś zaginął. Znowu jakieś zejście. A nie, może będzie tak, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Jak wyjdzie tak strasznie długi. Tu jest zejście niżej, to może to będzie koniec. Może portal będzie na zejściu, bo tak z reguły są umiejscowione, jak się schodzi na dół. Znaczy do kolejnej miejscówki to na samym początku jest umiejscowione, także możliwe, jest nadzieja. O, jest nadzieja, tylko nadzieja to jest taka, że... No takich trzeba robić. Takich trzeba robić, trzeba zaskakiwać ich od tyłu, bo inaczej oni są w stanie nas zaskoczyć. No ale dobra. Udało się ich rozwalić. Trzeba... Najgorzej jakbym ich nie zauważył i władował się prosto w środek. Dobra. Mamy portal. Mamy portal. Dotarliśmy do kolejnej miejscówki. I tutaj odcinek kończymy, wrócimy. O, tu już jesteśmy tu, przy rdzeniu. A później... Jeden koło drugiego jest, także pewnie boss za bossem, no ale to już będzie w następnym odcinku. Na razie się przeniesiemy jeszcze do miasta. Oczywiście zrobię na szybko porządek. Jakiś gówniany pierścień znalazłem, a ciekaw jestem, dlaczego go podniosłem, ale nie powinienem podnosić takich rzeczy. No dobra, nie powinno się udać podnieść takich rzeczy. Kończymy, bo się odcinek przedłużył, a te sale Ananki dalej są przed nami. Tak wyglądamy w tym momencie. Taki oszołomek. Niezły miecz, chociaż walczy się nim średnio. Dobra, nie będę przedłużał, bo odcinek sam w sobie jest długi, także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa.